No i ruszamy, panowie. Gimbaza Gaming kontra... Kontra, no. Bang Bang. Bang Bang, no. Ja jestem po stronie Gimbazy. Już dobrze wiem? A ja po stronie Bang. Tak jest. Gimbazy, tak, tak, zgadza się. U mnie jest Icon R, Raging Potato i Youngest. Panowie, 50 setka i Yamto T32 i Maciej T32 oczywiście. Pikowane, widzę tutaj, pokazywane są sektory G7, F2, G2, no tak, nie mogę zdecydować, czy jadę na zielono w końcu, czy na miasto. Panowie, jedna strona, albo to, albo to. U nas się spodziewają, że wy pojedziecie na zielone, a sami chcą wjechać na 5-6 minut. Tak zrozumiałem. Myślę, że 50 chcę podjechać, zresztą nie, tam tylko pikowane były zielone, chyba że wy może pojedziecie na zielone, a wszystkie czołgi jadą w miasto oczywiście. No i my też raczej do miasta, przez ten górny przejazd. 50 przez górny przejazd, 30 wólki tutaj szybciej skracają jak drogę do miasta, jadą przez ten szybszy przejazd, czyli na H6. No czasami udaje się złapać te czołgi, które właśnie w taki sposób próbują sobie skrócić drogę, no ale tym razem w ogóle nie było takich prób. No najczęściej się udaje. Na zielonym na C6. Nasze 3 dwójki bardziej na zewnątrz, czyli w stronę piątki, setka w miasto, może do tej zewnętrznej ulicy. No i jak próbuję tutaj coś spotnąć. Mam delikatny raz kampę tutaj, 50-setka stanęła na J7, 30 dwójki podbiły na G6 i tam chwilę stoją, patrzą, czy może przeciwnik wyjedzie. 6 możemy, mogą się za chwilę spotkać te 3 dwójki. Z jednej, z drugiej strony. Youngest jest już w tym momencie na E5-6, na tej górnej części. I Raging zaraz za nim. Ale jedziecie miastem, czy jedziecie tam w zielonym bardziej? Nie, nie, jesteśmy na górze. Czyli w mieście. Nasi są na zielonym, patrzą tam na G6. Youngest zjeżdża właśnie w dół. Youngest zjeżdża w dół. I jeszcze nic nie widzimy. Raging zaraz za nim. Icon troszeczkę bardziej z tyłu. Jeszcze no na jeżeli jest. Teraz gracze. Z twojej drużyny właśnie przejeżdżałem dołem, to będą bić 50-setkę z boku, bo to jest 32, już właśnie jest obijany. Oj. Pierwszy czołg przez 50-setkę daleko. Pierwszy czołg ładnie obiła, dwa czołgi ładnie. Obite. Właściwie dwa strzały, przepraszam, obite. Dwa strzały, Youngest dostał dwa razy i Raging jest na full hopę. Bananek teraz widzieliśmy tylko waszą. Tak, widzieliśmy waszą tylko 50-setkę i nie widzieliśmy waszych 32. Icon wjeżdża z powrotem na górę, Youngest z Raging'iem się cofają trochę. No i nie wiemy, gdzie są wasze pozostałe czołgi ciężkie. Bananek ładuje, widzę sygnalizuje 20 sekund coś, jeszcze. Gdzie są wasze 32? Dalej są na G6. Dalej na G6, okej. Okay. U nas Icon w ogóle się całkowicie cofa. Jeździ teraz po zielonym, ale do tyłu. I nasze 32 zaraz za nim. Więc myślę, że będą próbować coś defować teraz bardziej. Więc jest przewaga jednej pestki. No jest, jest ta przewaga jednej pestki, 50-setka przeładowała się, już dostała sama jedna pestka, ale jednak wystrzeliła też dwie w przeciwników. Te 3 wujki na razie nie ruszają, nie mają zamiaru się ruszać. 50-setka gdzieś tu lata w miejscu, gdzie powinien być kap teraz. Na H7, no, tak osłania tam uliczki. Mamy pingi na zerówkę, więc możliwe, że będziemy próbować objazdu właśnie od tamtej strony. Mniej więcej w takim kierunku się udają. A teraz dopiero ruszają te czołgi z G6 tam na F5, tam gdzie wcześniej staliście, sprawdzają zielone, sprawdzają, czy tu nic nie ma na przejeździe. No i zobaczymy, czy coś znajdą, coś tam jest jeszcze? Nie, 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 jesteśmy w tym momencie na D7. No to jest daleko. No, my dopiero ruszyliśmy na zielone, tak, właśnie tak. Pokazują sektory gracze C6, tam bunkier, może tam coś stoi lub chcą tam dojechać, nie wiem. Czasami zdarza się, że rzeczywiście przy bunkrze są jakieś walki, ale w tym momencie my jesteśmy na tej górce, raczej już za nią i albo będą próbować grać na wieżyczkę właśnie z tej górki, albo będzie jakiś push po zerówce. No na razie spokojnie ten finał, spokojnie, tylko lekka wymiana ognia. Tak, tam w początku teraz wszyscy cofali się praktycznie już, te 30 wujki teraz są na tym wjeździe, na tym wjeździe do miasta, tam od przodu. I jadą dalej naokoło, jednak do D5, D6 tam będą jechali teraz. Tak samo 50-setka, tak samo 30 wujki. Mhm. No tutaj Youngest jest już na zerówce, tak samo Icon i Raging na 9. Wszystko na C. I teraz pytanie, czy będą coś próbować z tego robić, czy jednak będzie do kampa w tym miejscu.
No, aby nie było kampy, jednak liczymy tutaj na jakąś szybką bitwę. To jest finał w końcu, no, dwie utalentowane drużyny. Oby nie było jakiej długiej bitwy, gdzie nas ostatnie minuty wszyscy ruszą. Teraz widzimy wszystko wujkę waszą gdzieś tam daleko. Zaraz może macie właśnie obicie, mnie trafia niestety. Tak, 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 nie trafi. Drugi strzał też nad nim. Kolejne trafienie w gąskę było, raiding uciekł. Tutaj Maciej też obrał w międzyczasie, ale dostał wieżyczkę samą, więc nie miał szans go przebić. No i nasze czołgi właśnie zjechały w dół, wszystkie, i będą próbować dojeżdżać od linii A6. No, u nas gracze cofają się na F5, cofają się z powrotem w miasto, cofają się na swoje pozycje wcześniejsze. No cóż, no to w tym momencie chyba nie będziemy widzieć jakiejś specjalnej szybkiej wymiany ognia. Też dwójki nie są jakieś super szybkie. Tak, jak lekkie wracają w swoje wcześniejsze pozycje teraz, czy dwójki razem z dużym MX-em. Jednak nie cofają się, cofają, jednak wracają na swoje, na tam gdzie byli wcześniej, czy miasto może nie wiadą to od przodu. No, my jesteśmy już przy bunkrze, który był pingowany wcześniej przez ranger, właśnie tam dojeżdża. No, ale nic nie widzimy. Czy mamy w ogóle szansę cokolwiek zobaczyć? Nie, szogi są na F5, tam za nasypem sobie na wieżę grają. Aha, no tak, no to stąd na pewno nic nie będziemy widzieć. Janka jest troszeczkę bardziej w dół zjeżdża. Nie wiem, czy to jest bezpieczne z prawo najmniej HP-ku. No, ale nic nie widzimy. No i tak jak mówiłem, teraz chwilowo przy bunkrze się zatrzymali. Obie trzy dwójki. Janka zaraz za nimi. No nic, nic na razie się nie dzieje. Bardzo mozolny, bardzo defensywny ten finał jest rozgrywany. Tutaj gracze gimbazy czują chyba jednak respekt do graczy Bang bang. Bang bang, chciałem powiedzieć Siemka Róż, by się drużyny mieszają dzisiaj. No, bang bang tutaj jest w odrobinę gorszej pozycji, ale tylko jedną pestkę, to nie jest aż taka przewaga, która mogłaby zaważyć na meczu. Tylko pytanie, no, nie bardzo jest komu spotować. Wszyscy mają czołgi ciężkie, ja tutaj widziałem czasami walkę na 2 WZ i 1390, to wtedy widziało się szybko i miał być, no, znaczy były jakieś spoty i tak dalej. A tutaj w tym momencie bardzo pasywna gra, bezpieczna, w końcu to finał. Tak jest, no każdy boi się jakoś taki bardziej agresywny wyjazd, każdy boi się tej porażki tutaj w tym meczu, już w finale, tak zostało. Do końca bitwy, no i zobaczymy, czy ktoś ruszy w końcu na przeciwnika, czy nie będzie już taka kampa do końca tej gry. O, nie widzimy, było. Jest wszystko wujka wasza. Najmniej Jankes tutaj próbuje coś sprzedać, nie, trafić, niestety. Nikogo się nie udaje. Raging jest na górze. Widzimy tak samo Raging na waszej flance. Gdzie jest wasza zetka? Daleko, tam gdzie stała przy tym bunkrze, co wcześniej stała. Na J. Ach, rozumiem. 6. Okej, okay, to w tym momencie Icona mógłby trafić, gdyby ktoś go spotnął. Ale Icon się już cofa, Raging także. A czy wasi gracze coś próbują robić? Stoją w miejscu na razie, nic się nie dzieje, granka na wieżyczkę, no i 2 minuty do końca bitwy, więc nie wiem, czy to coś się stanie jeszcze do końca bitwy, czy będziemy już widzieli kampę do samego końca. No u nas są jakieś jazdy w tył, w przód, tył, w przód, ale raczej niewiele to zmienia. Robię kilometry może. A no tak, ale no myślę, że jeśli byłaby walka na to, kto zrobi więcej kilometrów, to wzięliby light. No i cofają się teraz trzy dwójki, już też nie wracają na swoje pozycje, jednak wracają dalej, grają tam na wieży. 2 minuty, widzimy teraz waszą czystkę dwójkę, widzimy jak jest, widzimy Raginga u góry. No Icona nie widzieliście jeszcze, ale nie ma kto go spotnąć. No mógłby ładnie oberwać, gdyby. No już 50 setka podjechała w międzyczasie tutaj do G2, se patrzę na to miasto, boją się to objazdu gracze. Boże, dzisiaj zmienia techników, straszny to jest. Mówisz o swojej drużynie gimbaza. Tak, raczej gimbazy boją się tego objazdu. Ja przepraszam, dzisiaj tak trochę zamulono, ale po prostu po lekach, co zawsze tak delikatnie spać się chce i... No bardzo przepraszam naprawdę po tym. Ja to nie mam problemu. W każdym razie Bang Bang w tym momencie całkowicie się wycofuje z tego. No, trafi się rozsyłka obrywa, Icon oberwał 30 dwójki. Ajajajaj, Icon oberwał przy tym wycofywaniu się. Widzimy wasze dwójki. Janka jest też kolejne trafienie, więc Raging tutaj jest w złej pozycji. To już są 3 strzały przewagi, 2 strzały, teraz wyrównane. Maciej oberwał jeden strzał, drugi strzał poszedł w gąski w Macieja. No Raging tutaj próbuje się schować jak najszybciej. No, minuta do końca. Niecała minuta do końca.
Bananek to objeżdża, teraz objeżdża wszystko. Widzimy właśnie Icona, wyjechał na tył Icona. Ojej. Icon obrał jeden strzał, z KP. Banan ma 1100, więc też nie jest wcale takiej dobrej sytuacji. Teraz Jam to wyjeżdża na Icona, próbuję go dobić, teraz gracze tutaj. Icon się wycofuje. Tutaj gracze Gimbaz, próbuję go dobić po drugiej stronie, już Bananek tam jest. Już właśnie będzie go na niego wyjeżdżał, będzie chciał dobić teraz szybko Icona. 30 sekund z bitwy, ale te 8 punktów przewagi nic mi daje, muszą być 16 punktów przewagi. Tak, widzimy 16 punktów. Widzimy przewalający drzewka, teraz wyjeżdża bardzo agresywnie. Bananek kończą właśnie teraz Icona. 20 sekund z bitwy, czekają czy ruszą, czy jeszcze ruszą. Spróbuję dobić ten jeden czołg, mają jeden czołg do dobicia, ale myślę, że nie zdążą. To jest 15 sekund do końca, za późno ta akcja się zaczęła. Już nie zdążą nic z tego tak zrobić. Tak jest, będzie już remis raczej na pewno, 5 sekund końca bitwy, więc remis mamy pierwszą bitwę. No szkoda. No przez chwilę była ładna wymiana ognia, więc pod sam koniec. No i remis. Bardzo pasywnie obie drużyny, bardzo pasywnie. Twój kanał zaatakował jakiś Rosjanin. To straszne. Nie wiem co za link, ale lepiej usunąć go. Gotowy? A, już. No i jeszcze raz. Pierwszy mecz był po 0. Tak jest, cały czas 0-0 jest tutaj. No mam nadzieję, że któraś z drużyn spróbuje jakiejś agresywniejszej gry. Tutaj mamy pingi na zielonym teraz, w tym momencie, może 50 to pojedzie na E3, taki pik się pojawił, a no 3 dwójki pod miasto. U mnie piknięte w tym momencie jest G2 właśnie, więc też o. Ciekawie. Czyżby obie drużyny wpadły na ten sam pomysł? Zaraz przekonamy. Do roboty. 50 to tak jest, 50 jedzie na G2, 3 dwójki pod miasto, więc... No i u mnie jest bardzo podobna sytuacja, bo E2 będzie grany, E2, E3 na tym krosie, przy bunkrze. Icon już tutaj leci. Pierwsze blindy, raiding tam. No, Berwa teraz 3 wójka oberwała za 1000. Zostało 1184 te 3 wójce. Poważnie, raiding tak, trafił? Tak, trafienie było, Jam to oberwał. Nie może, nie, po prostu nie wierzę w to. Jam to oberwał, 1184 HP mu zostało. Widzimy bananka. No Bananek na razie nic nie widzisz, chyba sam wie, że jest podnięty, to jakiś blind lecą w niego, lecą w bunkier ten... Nie, blindy, bo my go widzimy. Lecą na strzały, okej. Okay. I Icon tutaj, czy będzie coś strzelał? Chyba się nie chce dać spotnąć. No i widzimy wasze 3 dwójki teraz, widzimy, że rzeczywiście oberwał raz. Teraz Maciej obrywa tutaj 1209 HP jeszcze od Icona. Dwa piękne strzały Icona. No i w tym momencie Gimbaza Gaming jest w dużo gorszej sytuacji. Tak, to ma oddzielonego 50-setkę, która nie może właśnie pomóc nawet, bo Icon ją oddziela od całej drużyny. Te 3 wójki są dość mocno obite, więc teraz jakby Raging i Yankees ruszyły te 3 wójki, mają bardzo duże szanse na zwycięstwo z nimi. No oni tam się zbierają do tego, bo się po prostu chcą skupić w jednym miejscu. No coś tam próbują strzelać, chyba w stronę bardziej Bananka niż 3 dwójek. Sam jeszcze zerknę. No nie no, widzą 3 dwójki, mogą próbować coś tam, jakieś wbić pestki. Icon jeszcze strzela, ale nie trafił. To Banan próbował teraz trafić 3 wójkę, jednak odbija się od niej, nie trafia dobrze w ten czołg. 1100, Icon wychyla się teraz na Bananka, nie widzimy jednak Icona. Oj, gdzieś tam lecą blindy teraz w stronę Icona. Widziałem padające drzewko z tym bugry, więc podejrzewam, że cofną się już spokojnie Icon. Tutaj Icon raz został za 300. Te 3 wójki dali tak samo, i dalej przy nasze tym... te 3 dwójki górą jadą. Nasze te 3 dwójki jadą. No widzimy to właśnie Berwo, jeden Rejdzik Berwo od 50 setki.
No i teraz pytanie, co wasze No, widzimy silniki tak samo zrobią? jak Kesa w tym momencie, tutaj Oj, to Maciej nie jest z chyba dobra Jamto pozycja. już wiedzą, co się Icon dzieje, co już się skupia. kor... Ale Pierwszy nie mogą strzał się ruszyć, nie nietrafiony. mogą wyjechać teraz, trzywójki strzają w Icona i trafia jedna trzywójka. Blindy lecą w stronę bananka. Nie wiem, czy Icon nie będzie próbował spotnąć bananka za chwilę. I... kurczę, Icon nie może trafić. Chyba trzeci strzał. No teraz widzę, zjeżdża Jankę, zjeżdża ma Raging, bo to bardziej agresywnie wyjeżdżają, teraz czekają tylko jeszcze Jankę na Raginga, wyjeżdżają, Jankę jest pierwszy, Oj, obrywa dwa strzały, Maciej tutaj jednak ginie, 200 damage'a jeszcze zostało, 200 HP jeszcze zostało, jeden strzał i zginie Maciej, teraz kogo sfokusujemy, jeszcze idzie fokus na Jankę, 200 HP zostało Jankesowi, ale w tym czasie ginie Maciej. Bananek leci na Icona. Tak jest, myślę, że Icon jest na reloadzie, albo nie ma pocisku. No to ginie w tym momencie jeszcze Young jest raging sam na Yamto, odbija się raz od Yamto. Ma sporą przewagę HP-ków. A teraz wiesz, bank wyjeżdża na Icona, na Icon wizetki bije. Icon tutaj mocno obijany. I jeszcze jedno trafienie? Tak. Icon całkowicie bez pestek, tutaj nic nie oddał. Bananek chyba ma jeszcze jedną, tak, właśnie oddał Ragingowi. No i Raging właśnie się odbił od Yamto i chyba zginie teraz. Raging zginie, Yamto powinien go dobić raczej. GG już poleciało od obu drużyn, tak jest, GG, Yamto bezbłędnie. No i 1-0 dla drużyny Bang Bang. Dla Gimbazy. Gimbazy. Ja jestem po stronie Bang Bang, naprawdę? Chyba nie. No nie. Ty jesteś po stronie Gimbazy. Gimbazy, dobrze. I oni wygrali. Przepraszam. Naprawdę, mówię, dzisiaj Polaka po prostu jestem lekko oszołomiony i to przez to. Lekko zaspany jestem, tak może. Okej, okay, Gimbaza 1-0. Będziemy prostować. Gimbaza 1-0. Tak. Bang Bang chciał agresywnie zagrać, chcieli to zagrać agresywnie, a się nie udało, to wygrywa. Mieli sporą przewagę. Mieli, tak jest. Podejrzewam, że po prostu gdyby przetrzymali to, poczekali jeszcze chwilę i Icon by się przeładował, to ten mecz wyglądałby całkowicie inaczej. Tutaj Bananek złapał Icona na reloadzie, wykończył go. Icon miał trochę mniej HP-ków, więc Bananek nie musiał użyć wszystkich pocisków na niego. Jeszcze dwa pociski poszły z Raginga od Bananka, więc no, pięknie zagrane. No też jakby tam ze strony Bang Bang. Jakby tam Icon nie ładował wtedy, to miałby dużo szans jeszcze z banankiem powalczyć, tak? Ten banan by był bardzo mocno obity i inaczej by skończyła się ta bitwa, ale tak nie ma pestek, nie ma tych pestek, więc musiał uciekać, zginął bardzo szybko, no i tak się skończyła ta bitewka. Jak się za wcześnie Jankę z Ragingiem wyjechali. Tak, mogli poczekać na ten reload. Tak jest, mogli poczekać. Zmiana stron. Ciekawe, czy zmiana pików będzie jakaś? No zobaczymy. Właściwie to drużyny miały takie same czołgi po stronie. Myślę, że nie będzie żadnych zmian. Czekamy. Jest ready po stronie Raginga. Pan jeszcze moment pisze. Okej, okay, czyli bez żadnych zmian. Przypominam, że jest to best of three finał. Więc muszą być przynajmniej dwa punkty. 1-0 dla Gimbazy na razie. Tak jest, 1-0 dla Gimbazy, po której jest po tych jestem stronie właśnie. Jedziemy teraz od góry. 2-3 skwóki, 50 setka, ten sam setup co był wcześniej. Tak, no u mnie też bez zmian. I na razie bez pingów. Zaczynamy drugi mecz. Tutaj jakieś lecą pingi na C0, D0, B0, teraz poleciał ten ping na F5, E5. U nas czołgi jadą do góry. Jankę z Ridzigiem też będą próbować blindować znowu. No, tym razem bardzo daleko te strzały. Chociażby troszkę wyżej strzelili, to może by to weszło. No już są za daleko, żeby cokolwiek strzelać, po dwie pestki każdy za to silnika. No i jedziemy chyba w stronę zerówki. Tak, będziemy lecieć na zerówkę.
No to my też na zerówkę, więc będzie to samo, spotkanie z tą taktyk. Oni są też razem, czy jak? A nie wiem, nie wiem, to właściwie trochę dziwnie wygląda. Podsłuchują się nawzajem? Pierwszy mecz obustronna kampa, drugi mecz obustronne zielone i trzeci mecz obustronne zerówka. Tak jest, no to myślę, że są taktyki, więc jest to podejrzane delikatnie. Chłopaki musieli skądś podejrzeć. No u mnie jest delay włączony, nie wiem jak u ciebie. No chyba też. No 50 zostanęło na razie na C0, te trzy dwójki. No jedna pod budynki na D0, a druga koło 50 setki stoi praktycznie. No u mnie jest setka na H0 w krzaczku, a trzy dwójki zaczynają podjeżdżać do G0 tam na budynku. I widzimy waszą tę 3-2. No my nic na razie nie widzimy. Jam to się spotnął. Nie ma spotkania, to widzieliśmy, że blindy lecą. Czy lecą strzały? No Icon raz wystrzelił. Nie wiem, czy będzie jeszcze coś próbował. No już schował się tutaj. Jam to teraz macie wychylać tam na wieżę. Gra widzi waszą 3-2. Teraz nie wiem, czy macie nie strzelił tą 3-2. Strzela. Nie wiem, czy trafił? Chyba bez damage'a. Nie. Bez damage'a. No i Raging tu próbuje jeszcze coś zagrać, ale tam na wieżyczkę jest bardzo dobra pozycja. Więc chłopaki rezygnują z jazdy po zerówce. No to właśnie raczej nie od razu reload. Ale to, że jechaliście bardziej w stronę tam środka miasta, widzieliśmy, więc nasze czołgi teraz to kontrują. Od razu jadą w środek miasta właśnie, chcą zablokować te czołgi wyjeżdżające tam bliżej kapa. Teraz 50-100 staje chwilę samo na zerówce, reszta czołgów idzie w miasto. Janka no i widzimy pierwszą 3-2. Nasze 3-2 już koło fontanny są. Tak jest, widzimy Jankesa. Nasza 3-2 jest koło fontanny. No i chłopaki tutaj bardzo defensywnie teraz będą chyba grać. Aiku próbuje objeżdżać troszeczkę. Jest na H6. H6, a tam jest ok. Tak, tutaj na zielonym. On ma przestrzał właśnie w stronę fontanny z tej pozycji. Jeśli coś by się spotkało, to mógłby sprzedać jakąś kostkę. Całkiem dobra pozycja, jeśli ktoś wie, że tam jest przeciwnik. No nasza 3-2 ciągle przy fontannie stoi. 50 setka pilnuje linii 0. Te 3-2 druga jest zaraz za nią. No tej teraz 0-2 i typilne by wyjechały te 3-2, to miałoby naszą 3-2 koło fontanny od razu bokiem ustawioną, mogłyby ładnie ostrzelać. No Raging tu próbuje na sidescrapie spotować. Uważnie, delikatnie. No nic nie widzi, chyba są też spota nie zostaje. No podjeżdża raz, Macie podjeżdża pod zerówkę, więc za może spoty na proxy te wasze 3-2, które nam próbują grać. No i widzimy właśnie wasze 3-2. Widzimy też Macieja. No i pytanie, czy Icon jakoś zareaguje na tę informację? Nie, dalej jest. Gdzie był? No, nasz na razie CS później ruszy. Widzimy wasze te 3-2, ale nie ma żadnej kontry, nie ma żadnego tutaj działania po to, co się dzieje. Banan teraz tylko przejeżdża bardziej tutaj na sektory D9, D8, tak nie, teraz cofa się z protona zerówka chyba. Tak jest, protona zerówka cofa. No, obawiam się, że będzie kampa znowu. Oby nie, bo zaraz zasnę. No Jankes tutaj coś próbuje wyjeżdżać, nie wiem czy nie dostanie od bananka. No tam banank już się wychyla z do budynku, nie wiem czy też nie spłatnie wtedy Jankes spokojnie bananka, jeżeli go się wychyli. No Jankes tutaj skapuje cały czas. Jutro Icon wyjechał na plecy te 3-2, bo tam nikt nie kryje pleców, więc spokojny od strony kapa mógłby wyjechać, obijać te 3-2, mieliby naprawdę sporą przewagę. Bananek teraz przejeżdża koło kapa, koło to budynku, na kapie jest ten taki szary. No Icon w tym momencie podjechał bardziej do miasta, jest na F7. No i możliwe, że będzie próbował właśnie wjeżdżać w miasto, chyba tak. Tak, wyjechał właśnie w miasto. No i widzi właśnie Icon, Jam to rozbije DPS, kiedy odbija Jam to obraca działo od razu i już od razu skowa się Icon. Nie próbuje kolejny strzał, nie próbuje dalej obijać tej 3-2. Bana teraz sam jedzie, Bana od razu jedzie, wie, że ma jedną pestkę przewagi, więc ma jedną pestkę więcej w magazynku, więc liczy na to, że może mu się udać wciągnąć tam te 3-2. Bana tam właśnie wjeżdża w ten sektor, gdzie była 50 setka, już nie ma jednak jej. Nie, niestety już nie.
Ale w tym momencie Jankę i Raging osłaniają właśnie z drugiej strony Icona. I wyjazd, mamy wyjazd. Ale pytanie, czy taki całkowity? Nie, jednak delikatnie. Jankes też znowu tutaj skrapuje. I jest widzimy waszą Jankes, setkę. Jest teraz Jankes, Jankes oberwał jeden strzał od Banka. A Banek stoi tam dalej, stoi zamknięty, delikatnie odcięty te trzy wujek. Te trzy wujki dalej są od w tamtej strony. Właśnie teraz nie wiem, czy Icon nie oberwie jeden strzał, chyba z Icon, gąska, a w gąskę. Ale drugi już macie tam to, jeżeli już macie. Banek też wychylaś na plecy teraz. Tak, te widzimy, trzy wujką obija teraz Icon, a Icon obrywa bardzo mocno. Kolejny strzał, banany teraz, ładny fokus poszedł na niego. No i wyjeżdżają teraz, Maciej Jam to wyjeżdża. Janka jest jedna pestka. No Maciej ładnie poszedł na niego fokus. Nie wiem czy będzie obrywał dalej od Icona. Bananek znowu próbuje tak samo jak wcześniej. Icon trafił w Raginga. O, banan tutaj ładnie jeszcze był ukryty. Bananek wyjechał. Tak, wyjechał, ale odbija się kolejny raz tam. Jankes ładnie go skontrował. Teraz Jam to już kończy, właśnie 50 sekund, ładnie kończy. Maciej, pięknie. 50 HP, Maciej raczej wyjedzie spokojnie. Jankes próbuje go dobić, jeżeli mu tylko się uda, zasłania. Jankes próbuje, Jam to zasłania, nic nie udaje się to. Jankes zabija teraz, spokojnie Macieja, tak zabijany jest tak samo. Jankes Raging sam został na Jam to raczej znowu w good game. Bananek kontra, Bananek i Jam to kontra, sam Raging zostaje. Bananek już nie ma amunicji, ale tutaj Raging jest na mniejszej ilości HP. Tak jest, Jam to wygra się, że się nie pomyli ani razu. No, tutaj się myli. No. Jak Raging się nie pomylił, ładnie. Dalej starcie, 200 HP jeszcze zostało Raginga, teraz Jan próbuje odbić jeszcze, bo jeżeli odbije, to ma jeszcze większe szanse od razu. Nie może pomylić to, nie może pomylić się, pomyli się, może przegrać to starcie, nie myli się i wygrywają spokojnie to gracze Gimbazy. Good game dla nich, 2-0. Piękny mecz, ładne fokusy szły. Tutaj Icon troszeczkę wytrafiał w pewnym momencie. Miał dobrą pozycję na przykład na te trzy dwójki, ale nie weszły pociski. No i finał kończy się wynikiem 2-0. Tak jest, 2-0 dla Gimbaz Gaming, wygrywając turniej. Drugie miejsce zajmuje w tym wypadku Bang Bang 3v3. A trzecie miejsce, tam była walka Pimp My Gun kontra Siemka Ru. Wygrywa. Tak. Zaraz ale sprawdzę. Jeszcze nie wiem, kto wygrywa. Jeszcze nie ma meczu, tak? Nie ma rozstrzygnięcia. Nie, Pimp My Gun wygrał. Ok, Pimp My Gun wygrał, czyli pierwsze miejsce Gimbaz Gaming, drugie miejsce Bang Bang 3v3. Trzecie miejsce Pimp My Gun, Siemka Ru jest na czwartym miejscu, poza podium. To był Złoty Pluton 89. Jutro niestety ja nie streamuję 2v2. Tak samo we wtorek mnie nie ma, więc nie wiem, czy Devil się podejmie 2v2 i 7-7 sam. Jutro na pewno będę robił Go for Vota ze strony TCM Gaming. A czy następny? Raczej nie. Tak, nie wiem jak tam z 7-7 we wtorek może będziemy streamowali, to ja będę może na laptopie po prostu sam głos będzie mówił wtedy. Będę udzielał głosu, że tak powiem, w tym wypadku. Ale to się jeszcze postanowi, tak jest. Zapraszam oczywiście na nasze Facebooki, na YouTubce nasze, które są na dole. Tak, wszystko ładnie tutaj, także jest opisane. I zapraszam oczywiście za tydzień. Oglądanie. I do zobaczenia. Tak jest, do zobaczenia, do następnego turnieju. Wszystkie informacje będą na Facebooku. Baba, papa, baba. Baja.